Na Golgotę z krzyżem idzie, na Golgotę z krzyżem idzie, za nos grzeszny daje zyci, za nos grzeszny daje zyci. Znajdujemy się na Górze Matyska w Radziechowach, gdzie 20 lat temu było tutaj szczere pole. Właściwie 21 lat temu, bo pomysł wybudowania tutaj krzyża, na pomysł wybudowania krzyża wpadł świętej pamięci prałat Gawlik, który tutaj w Radziechowach przepracował z nami 40 lat. Chciał zrobić coś wyjątkowego na rok jubileuszowy 2000 rok i w maju, kiedy tutaj było szczere pole, kiedy była trawa, kiedy tutaj ludzie prowadzili prace polowe i było pole orne. Została wbita pierwsza łopata pod ten krzyż jubileuszowy, który tutaj teraz stoi, właśnie tak jak mówię, 20 lat, bo w 2001 roku było poświęcenie tego krzyża. Na pewno było to wielkim, wielkim trudem tutaj wybudowany ten krzyż, dlatego że nie było tutaj nawet dojazdu. Ludzie tutaj jeździli końmi, bez możliwości dojazdu jakimkolwiek samochodem czy jakimś innym sprzętem. Więc proszę sobie wyobrazić budowę tego krzyża z takim tonarzem, który trzeba było tutaj wywieźć. Więc prałat musiał zacząć od odbudowy drogi, żeby tutaj móc cokolwiek wybudować. Zastanawiał się też, nad wybudowaniem stacji drogi krzyżowych i miał różne pomysły, ale marzyło mu się, żeby ta stacja drogi krzyżowej nie przebiegały wzdłuż domów, wśród budynków mieszkalnych, żeby nie przeszkadzać ludziom, ale niestety nie było go stać. Liczył się z tym, że wszystkie te pola musiałby wykupić, poza tym było to czas, bo wszystkie pozwolenia na budowę, to wszystko wymagało wiele dokumentacji. I zdecydował się, że ta droga krzyżowa rozpocznie się właśnie na tak zwanym rondzie w Radziechowach i pójdzie wśród domów, tam gdzie ta droga już istnieje, żeby nie musiał na nowo budować drogi. Prałat Gawlik wychodził z takiego założenia, że jak się Panu Bogu coś podoba, to się i pieniądze, i możliwości znajdą. Więc z tego wynika, że to się Panu Bogu podoba, że ten krzyż tutaj stoi, że stacje drogi krzyżowej powstały, bo pierwsza stacja drogi krzyżowej powstała w 2004 roku, jako ostatnia, 14, ale jako pierwsza w budowie. I było to tuż przed śmiercią prałata Gawlika. Prałat Gawlik postawił tą stację pierwszą, 14, i zmarł niestety, bo no jednak to wiele stresu wymagało, wiele uzgodnień. Nie zawsze mógł się dogadać z ludźmi i zostawił nas z tą rozpoczętą budową. I już trochę było przygotowane przez profesora Dźwigaja, bo profesor Dźwigaj projektował stację drogi krzyżowej. Były przygotowane kilka projektów, nie wiem, 4-5 jakoś tak. Następca prałata Gawlika zastanawiał się, jak udźwignie, jak to prałat robił, że nie mając żadnych właściwie środków ani dochodów z zewnątrz, ani dofinansowania, jakie na chwilę obecną jest przez Unię, czy jakieś dotacje, czy jakieś programy, a potrafił postawić taką inwestycję, rozpocząć. I Bogu dzięki, widocznie się to Panu Bogu podobało, że w ciągu 5 lat ksiądz Ryszard Kubasia, który był następcą prałata Gawlika, udało się mu dokończyć i wybudować wszystkie 14 stacji. Ciężki krzyż z nim podniesiony, ciężki krzyż z nim podniesiony, między łotry postawiony, między łotry postawiony. No, od samego początku tu byłem i pamiętam ogromny dół wykopany, chyba z 10 metrów na 10, ze 2 metry głęboki, zbrojenia. Bardzo dużo stali tu jest na dole zrobione. Krzyż idzie od samej ziemi, taka konstrukcja stalowa. I w pewnym momencie ludzie poszli już na obiad. Proboszcz pojechał, wszyscy pojechali. Zostało nas tu 7, żeby dokończyć zbrojenie. I co się wydarzyło? Przyszła taka burza. Myśmy w takim wozie drzemali, siedzieli, bo tak lało strasznie. Chyba z 8 burz tu przeszło. Ja mówię, tylko mówiłem, że jakby strzelił w tą budę, to pierwsze ofiary budowy krzyża są.
Wyobraź sobie pan, że nigdy ani się nie zbliżyła ta burza do Mateski. Wszędzie dookoła po słupach walił, a tu po prostu no, coś niesamowitego, żeśmy tu przeżyli przy pierwszym tej budowie. Następny taki incydent to się stał, jak żeśmy już stawiali krzyż. Leżał ten krzyż ogromny, 20-parometrowy tutaj na ziemi, na takich słupach. Przyjechały dwa dźwigi, jeden 90-tonowiec z Gliwic, a drugi po prostu takie małe do podtrzymania z tyłu tej podstawy. No i o 9 rano przyjechał, zaczął się rozwijać, a tu wieje i wieje. I kierowca powiedział, nie podniesie dźwigu, bo to wszystko się wywróci. Bo tu naprawdę trzeba było wysoko podnieść, żeby ten krzyż pionowo nasadzić na śruby. Jest tu osadzono chyba na 80 śrubach, ta podstawa. No i pojechaliśmy na dół, przywieźliśmy liny, żeby się nie obracał. Za ramiona żeśmy go linami chcieli złapać, ale kierowca się upierał, nie podniesie, bo wieje i wieje. W końcu po krótkiej modlitwie, godzina 15, niech se pan wyobrazi, po 6 godzinach, per transakcji z kierowcą, po krótkiej modlitwie Gawlik mówi, na naszą odpowiedzialność proszę to odprać tą maszynę, bo mnie już nie stać, drugi raz na taki dźwig, żeby ściągnąć z Gliwic, bo tutaj nigdzie nie było. Jak on odpalił tą maszynę i zaczął podnosić, to tak jakby ktoś wentylator wyłączył. Po prostu cisza, tak jak teraz, w tej chwili na Matysce, to się rzadko zdarza, ale są takie dni. I wtedy właśnie przestało wiać. To było niesamowite też przeżycie dla nas, dla wszystkiego. Myślę, że 2 godziny krzyż był przykręcony, stał już pionowo na swoim miejscu. Teraz wrócę jeszcze, nie wrócę, tylko w następnym czasie, po 2 latach postawienia tego krzyża, przyszedł nowy proboszcz, Ryszard Kubasiak, który podjął się tej budowy. No w ogóle był tu przeznaczony na jeździe Radzichowy. No i podjął się budowy tej stacji. Nie wiem, jak on to robił, że skąd te pieniądze załatwiał. Jeździł po wioskach, prosił o wsparcie. Jeździł po firmach, gdzie myśmy budowali każdą stację. Podstawa to jest 2 metry na 2, na 3 nawet do ziemi. I to wszystko beton załatwiali od pana Tyca z Milówki. I oczywiście na telefon. Myśmy konstrukcję przygotowali, a wystarczyło zadzwonić. Zawsze w soboty przyjeżdżały, ile my chcieli, 1, 2, 3 gruszki. Tośmy mieli po prostu bez problemu załatwione. No a później montaż tej stacji to już ksiądz profesor Dźwigaj z Krakowa. Każdą tą stację przywoził już na konkretne miejsce, no i montowali to. I tyle by było o tej Golgocie, chociaż jeszcze wspomnę, że najdroższą stację Golgoty, to była 12, fundowało pod Beskidzie Solidarność Podbeskidzia i myśmy ją poświęcili po 5 latach budowy. W niedzielę miało być poświęcenie, a do 1 w nocy w sobotę żeśmy zalewali betonem i jeszcze sadzili kwiatki koło tego, bo to wszystko było tak na wariackich papierach, ale dało się to zrobić i ukończyć. Także jest to, myślę, Golgota Beskidu to jeden z piękniejszych obiektów w naszej okolicy. Bardzo mi w pamięci zapadł koncert, który był tu właśnie na Matysce. W 2008 roku była to 4. rocznica śmierci księdza prałata Gawlika i ten koncert był właśnie dla jego pamięci. Było cudnie. Najpierw była msza święta o 19, później był koncert z panem Józefem Skrzekiem, więc był wspólnie zorganizowany, wiele prób, naprawdę cudnie wyszedł. Natomiast, co było ciekawe, atmosfera była tu taka bardzo ciepła w ogóle, ale pogoda była ciekawa. Naokoło była burza, pioruny, deszcz. Było widać, że w każdej miejscowości, którą stąd widać, coś się działo właśnie, a tutaj nie było nic. Ani jedna kropelka deszczu nie spadła. Byliśmy tu po prostu jak ocaleni. Było po prostu naprawdę cudnie. Moje nazwisko Brodka Grzegorz. Jestem członkiem Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich. Stworzyłem grupę rekonstrukcyjną Beskidzcy Harnasie, która tutaj właśnie, w tym miejscu, co roku
organizuje wraz z panią prezes Jadwigą Klimondą zaduszki narodowe. I tu bierzemy udział w bitwie ze Szwedami, z całą grupą Beskidzkiej Karnasi od kilku lat. Po zakończonej bitwie tutaj odbywa się msza święta i później przy kurhanie, który tutaj jest usypany, jest honorowa warta, którą uczcimy zawsze salwą zbójnicką. No i później tu jest poczęstunek i co roku ta impreza tutaj dosyć fajnie wychodzi. Przyjeżdżają ludzie tutaj nawet z całej Polski, można powiedzieć, na tą uroczystość. Zaprzyjaźniona jest z nami kopalnia Wujek, z której tutaj przyjeżdżają przedstawiciele każdego roku i biorą udział w tej procesji, bo procesja zaczyna się od samego dołu i po drodze są kręcone takie akty. Pierwszy akt jest, jak górale uwalniają, odbijają Szwedom Jana Sobieskiego i przepędzają Szwedów, ale Szwedzi w odwecie niszczą, palą tutaj wioskę, bo tu jest zrobiona taka wioska góralska i oni palą to, a ksiądz Kaszkowicz wzywa ludność właśnie góralską, żeby przyszli bronić Częstochowy. I tutaj właśnie odbyła się ta rekonstrukcyjna bitwa, w której czynnie bierzemy udział nasza grupa Beskidzcy Harnasie i kilka innych grup rekonstrukcyjnych, którzy przyjeżdżają z Andrychowa, z Krakowa. Są to chorągiew husarska przyjeżdża tutaj i jeszcze kilka innych grup. Także jest tu głośno, armaty są i piękna uroczystość to jest. I co roku to się odbywa chyba pierwszy weekend listopada. Tutaj właśnie drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II było rozpalone ognisko, bo była msza święta i w godzinę śmierci Jana Pawła II nad ogniskiem pojawiła się taka postać w kształcie tego ognia, która przypominała papieża Jana Pawła II, jak błogosławi ludzi. I był jeden tutaj z fotografów, który to skadrował i powstała tutaj właśnie taka pamiątkowa tablica, która tam jest, jak wyglądało to. Sprawa poszła nawet do Watykanu i no i jest to bardzo nagłośnione. Przyjeżdżają tutaj już ludzie nie tylko z całej Polski, ale i widzę tutaj autokary z różnych zakątków świata. Także to miejsce przejdzie do historii jako bardzo poważne miejsce w dziejach tutaj naszej góralszczyzny Beskidu Żywieckiego, Śląskiego, no bo można powiedzieć, to jest pogranicze Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, bo akurat tu, gdzie jesteśmy, to już jest Beskid Śląski, bo prawa strona Soły to jest Beskid Śląski, a lewa Żywiecki. U stóp krzyża matka stoi, serce krwawi jej i boli, serce krwawi jej i boli. Matko, boleć z tobą chcemy, matko, boleć z tobą chcemy, może trochę ci ulżymy, może trochę ci ulżymy.